będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jesteśmy, czytając po naszemu po polsku, w Santarém, ale Portugalczycy nazywają tę miejscowość Santaraj. Można powiedzieć święty raj. I rzeczywiście dla mnie tak jest, że tutaj dzisiaj jestem, to jest święty raj w Santarém. Słyszycie z tyłu taką muzyczkę, pan gra na bałajce. Tak właśnie w Portugalii wygląda. Jesteśmy w pięknym gotyckim mieście, do którego udało się dotrzeć po 34 km, tak moi drodzy. Tutaj w tle mamy katedrę miejscową Nuestra Senhora de Conceição. Oni nazywają to Sé, tak jak w Lizbonie. Miałem okazję przez 5 minut zobaczyć ten kościół, ponieważ już zamykali. Tutaj jest około godziny 18. I kochani, sobie tutaj jesteśmy. Trzeci dzień pielgrzymowania do Santiago de Compostela, 34 km, ale zanim opowiem, jak co było dzisiaj, muszę wrócić do dnia wczorajszego. Pamiętacie, byłem tuż przed mszą świętą, którą zamierzałem albo wysłuchać, albo koncelebrować. Okazało się, wszedłem do zakrystii wczoraj i był tam diakon, trochę mówił po angielsku. Zapytałem, czy mogę koncelebrować, pokazałem swój dokument kapłański. On powiedział, tak, proszę bardzo, można koncelebrować. Więc ja się ubrałem, przygotowałem. On zaczął jakieś pytanie zadawał. Pytał, czy taką księgę, czy taką księgę, czy takie czytania. A ja mówię, wszystko niech zdecyduje celebrans główny, wasz proboszcz. A on mówił, jest. I potem tu się okazało, że przyszła godzina 19, godzina mszy świętej i nie było żadnego celebransa. Ja się go pytam, a gdzie jest proboszcz? Where is the priest? And he said, you are the priest. Okazało się, że ja jestem tylko jedynym księdzem. I minutę przed siódmą musieliśmy jakoś znaleźć teksty po angielsku i to było bardzo ciekawe, bo msza była po angielsku, a cała liturgia słowa, którą prowadził diakon po portugalsku, bo w kościele byli sami Portugalczycy. Oprócz oczywiście Remiego z Francji, który na szczęście rozumiał po angielsku, więc w ten sposób wczoraj zupełnie spodziewanie dla siebie sprawowałem Eucharystię sam po angielsku, a diakon miejscowy czytał czytania. Było to bardzo ciekawe, niespodziewane doświadczenie. No ale przejdźmy do dzisiaj. Co jest dzisiaj? Dzisiaj, pamiętacie, mówiłem wczoraj, miało być trudno. Rzeczywiście okazało się trudno. Dlaczego trudno? Spróbujmy to zilustrować jakąś ilustracją muzyczną, jak codziennie. Uwaga, to nie będzie tam do rytmu z tą bałałajką, to będzie tak. Święty, 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 blask ujący w oczy, święta, 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 ziemia, co nas nosi. Święty kurz na drodze, święty kij przy nodze, święte krople potu. Święty kamień w polu, przysiądź na nim, Panie. Święty promyk rosy, święte wędrowanie. Znacie to, prawda? Oczywiście dzisiaj chodziło głównie o święty kurz. Naprawdę, było mnóstwo kurzu. Pierwsze kilkanaście kilometrów szedłem z Remim, z Francuzem. I było fajnie, był kawałek wzdłuż rzeki, wzdłuż tej najważniejszej rzeki, tak. Potem było troszkę przez pola, ale było super. Po 18 kilometrach niestety Francuz mnie zostawił. Remi znalazł sobie tam nocleg, bo się przestraszył tej trudnej końcówki, jaką nam zapowiadał Georges Hospitaleros, albergę, w którym spaliśmy wczoraj. To on nam powiedział, że tam jest naprawdę trudno. Co się okazało? Rzeczywiście było trudno. Rzeczywiście było 18 kilometrów bez żadnego sklepu, bez wody. Ale pierwsze 6 kilometrów było jeszcze w miarę, było trochę drzew, można było znaleźć cień. Natomiast ostatnie 8 kilometrów rzeczywiście w totalnym żarze i mało tego, polna droga, po której co i rusz przejeżdżały tiry wożące pomidory, bo tu jest takie centrum pomidorów i te tiry wzniecały straszne tumany kurzu. Cały ten kurz musiałem przyjąć na siebie, święty kurz, święte wędrowanie. Moje wszystkie ubrania poszły do prania, to znaczy, co ja mówię, nie poszły, tylko ja je wyprałem sam, bo tutaj na kamieniu trzeba samą wszystko brać. Więc wszystko wyprałem i teraz jestem tutaj w centrum miasta, cieszę się. A jeszcze, co najważniejsze, ostatnie 2,5 kilometra było pod górę. Więc kiedy wreszcie doszedłem do hostelu, w którym nocuję, byłem tak szczęśliwy i mówiłem, to jest Santa Raj, święty raj, naprawdę święte miejsce. Cieszę się, kochani, wszystko jest dobrze, ze stopami jest dobrze, w plecacku ciągle wolne miejsca, więc zachęcam. Jak zobaczycie na zdjęciach, do Fatimy mam około 60 km, jeszcze 2 dni i dotrę do Nuestra Señora de Fatima. Aleluja, chwała Panu. Bom caminho.